Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie w ten styczniowy czas. Boże Słowo dnia dzisiejszego ukazuje nam kilka prawd. Pierwsza to fakt, że u Boga nie ma przegranych. Najlepszym tego przykładem jest celnik z dzisiejszej Ewangelii. To Jego Jezus powołuje, to Jego Jezus zaprasza, to do Niego tak naprawdę Jezus idzie, budząc kontrowersje, budząc sprzeciw, zdziwienie, zapytanie dlaczego. Właśnie dlatego, że Jezus idzie do każdego człowieka, a może w sposób szczególny do tego chorego, chorego na duszy, ale też i chorego na ciele. Przecież to Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Dlaczego Bóg tak postępuje? Dlaczego Jezus takich ludzi odwiedza i w cudzysłów takich inwestuje? Bo Bóg powołuje według własnego planu. Bóg nie brzydzi się grzesznikiem, ale brzydzi się grzechem. Odrzuca czyn, ale przyjmuje człowieka, bo każdemu daje szansę. Może właśnie dlatego Bóg inwestuje w chorych, cierpiących, słabych, potrzebujących, zagubionych, pogubionych, bo oni mu się w jakiś sposób odwdzięczą, to znaczy docenią dar, jaki Bóg im daje. Bo oni może właśnie, kiedy doświadczają Bożej pomocy, Bożej łaski, stają się rzeczywiście innymi ludźmi. Można pokusić się o stwierdzenie, że niekiedy trzeba upaść, aby docenić to, co jest na wysokościach. Trzeba się zniżyć, aby zobaczyć to, co jest w górze. Bóg przychodzi do każdego, ale dzisiejsze słowo ukazuje nam, że chce pomóc każdemu, nawet temu, któremu już drugi człowiek nie pomaga, którego drugi człowiek odrzuca. Bóg przychodzi do każdego, bo Bóg nie brzydzi się człowiekiem. Brzydzi się grzechem, ale nie grzesznikiem. Jedna z największych i najpiękniejszych prawd dla nas wszystkich. U Boga nie ma przegranych. Szczęść Boże.